Oto Endorphi Leaf Plus Wireless, czyli mysz, o której dzisiejszy będzie materiał i to nowość tego producenta, która wyróżnia się przede wszystkim dołączoną stacją dokującą. Ale w zasadzie jest to konstrukcja bardzo znajoma i już Wam mówię dlaczego. Endorphi Leaf Plus Wireless to tak naprawdę konstrukcja znana już od lat. Kojarzycie pewnie Leaxa Plus, który był polecany na przestrzeni lat i to w zasadzie na tej konstrukcji bazuje najnowszy Leaf. Różni się w zasadzie odziurkowaniem, bo tam mieliśmy takie plastry miodu, tutaj mamy taką bardziej zróżnicowaną, moim zdaniem ciekawsze odziurkowanie. Ale dobrze, to w końcu nie jest porównanie myszek, tylko to, o czym chcecie się dowiedzieć odnośnie tego gryzonia. Wyposażony został w najlepszy możliwy sensor praktycznie na rynku, czyli Pixarta 3395 i bez wątpienia jest to najlepsza konstrukcja na rynku, topowa. Przełączniki znajdujące się pod głównymi przyciskami to nic innego jak Kyle GM80 o żywotności aż 80 milionów kliknięć, czyli o żywotności tak, że nie powinniśmy się martwić i klikają w sposób następujący. Mysz została nadal w konstrukcji symetrycznej, nie jest profilowana ani dla prawa, ani dla leworęcznych, choć znajdują się przyciski na jej lewym boku dla praworęcznych idealnie pod kciuk. Dobrze są umiejscowione, nie ma z nimi jakichkolwiek problemów, fajnie się odnajdują. Natomiast sam scroll na przykład posiada takie lekkie pozycjonowanie, ale nie takie zbyt stopujące podczas scrollowania, jest, bym powiedział, takie w sam raz. Jest oczywiście gumowy, po środku jest pasek LED-owy, który zsynchronizowany jest z resztą podświetlenia, z podświetlanym logo oraz dolną obramowaniem, ale sam też informuje nas o zmianie DPI swoim kolorem, który możemy dostosować w samym oprogramowaniu, ale o oprogramowaniu porozmawiamy sobie później. Jeszcze dokończmy tego gryzonia. Sam profil myszy nie do końca mi leży, muszę przyznać, dlatego że jest jego najwyższy punkt jest w zasadzie gdzieś po środku i jest dosyć nisko. Powoduje to, że mysz, o ile jest dosyć długa, powinna być wygodna pod chwyt palm, czyli cała ręka oparta. Tak nie w moim przypadku, dlatego że jest zbyt nisko, jest mi po prostu niewygodnie po wielu godzinach. Producent chwali się ultra lekką konstrukcją, jak widać jest też odziurkowana, żeby pozbyć się tych gramów, a waży 69 gram, czyli nie tak naprawdę mało i już na rynku są tańsze o wiele konstrukcje, które ważą 60 czy też 50 kilka gram. Możecie zauważyć, że odziurkowanie również pojawiło się na spodzie i mamy taki suwak do zmiany możliwości połączenia myszy, czyli mamy 2,4 GHz, bo jest dołączony adapter i mamy także Bluetooth lub mysz wyłączony. Stacja dokująca prezentuje się w następujący sposób. Mamy z przodu złącze USB i możemy podpiąć tutaj cokolwiek chcemy, żeby jest ono służy za takiego huba, żeby nie zużywać sobie wolnego miejsca w komputerze. Samą mysz kładziemy na wystające te ząbki, ona się trzyma dosyć elegancko, naprawdę trzeba by było tutaj ją ruszać, nie wiadomo jak, żeby spadła i nie miałem z tym jakichkolwiek problemów. Mysz oczywiście fajnie się prezentuje, tak leżąco, elegancko, bym powiedział może nawet premium, no i się na tym nam ładuje, czyli nie musimy się obawiać o czas pracy na baterii, bo na przykład po każdym dniu sobie odkładamy na noc, ona się naładuje i jest wszystko bardzo super fajnie. I korzysta się z tego naprawdę dobrze. Natomiast taka jeszcze informacja. Tutaj jest pasek LED-owy, który możemy wyłączyć przytrzymując przycisk na samym dole przez 3 sekundy. I wtedy on nam przestanie świecić. Jeśli nie lubicie świecidełek, to jest również opcja dla Was. Na spodzie, bo jego nie dokończyłem, bo przyszedłem do stacji, znajdują się również 3 ślizgacze. Jeden na górze, jeden wokół sensora i na samym dole. Jest to PTFE, czyli teflon. I sprawdza się rewelacyjnie i muszę jedynie dodać, że w zestawie znajduje się zapasowy komplet, więc naprawdę miło, że producent o tym pomyślał. A więc teraz przejdziemy sobie do samej aplikacji i po niej do podsumowania. A więc aplikacja po uruchomieniu wita nas ekranem takim startowym i pokazuje nam, jaki produkt jakby wykryła. Czyli tutaj była sugestia taka, że możemy korzystać z niej z wielu produktów Endorphi, jakby zarządzać jedną aplikacją, ale niestety tak się nie dzieje, więc w zasadzie nie wiem, po co jest ten ekran, do czego ma służyć, no ale już po kliknięciu w samą mysz pojawia nam się 5 zakładek oraz
poziom naładowania baterii w prawym rogu. W pierwszej zakładce możemy tworzyć profile, usuwać je i edytować i tak dalej. Mamy możliwość przypisania różnych funkcji do każdego z przycisków znajdujących się w myszy. Druga zakładka to zarządzanie DPI, jak już wcześniej wspomniałem. Mamy możliwość utworzenia poziomów od 1 do 6. Do każdego możemy przypisać indywidualną wartość DPI, jaką chcemy, do 26 tysięcy maksymalnie, bo taką wspiera ten sensor. I do każdego z poziomu możemy przypisać dowolny kolor, jaki chcemy, żeby sygnalizował nas na scrollu podczas jego zmiany przyciskiem znajdującym się tutaj. Zakładka ta również pozwala na dostosowanie polling rate w wartościach 125, 250, 500 czy też 1000. Możemy dostosować wielkość LOD między 1 a 2 mm i jest również możliwość zarządzania, jaki to ma być efekt informujący nas o zmianie DPI. Możemy dostosować również prędkość oraz jasność tego podświetlenia. Trzecia zakładka to coś, z czego w zasadzie nie korzystam. Służy zarządzaniu, nagrywaniu, usuwaniu makrami. Natomiast czwarta zakładka to w pełni zarządzanie podświetleniem. Mamy dostępnych 6 trybów oraz opcję całkowitego wyłączenia podświetlenia. Możemy dostosować również szybkość zmiany danego efektu oraz jego jasność. Ostatnia już zakładka pozwala nam na wybór języka. Z dostępnych mamy jeden język, tylko angielski, więc nie wiem, po co jest możliwość jego wyboru, ale możemy dowiedzieć się także o w aktualnym firmware'ze myszki, jaki jest wgrany, o aktualnym firmware'ze odbiornika do komunikacji bezprzewodowej. Mamy również narzędzie do parowania. Jest odnośnik do ustawień systemowych myszy, żebyśmy sobie dostosowali. I jest także ciekawa opcja, która nie wiem dlaczego się znalazła na samym końcu. Pozwala na włączenie trybu pozwalającego na korzystanie z myszy z dalekich odległości. Spowoduje to zużycie energii większe w myszy, ale będziemy w stanie korzystać z niej z dalszej odległości. No i teraz kilka słów w podsumowaniu. Mamy tutaj ciekawą konstrukcję, która w zasadzie dla mnie jest nieco zaskakującym posunięciem tego producenta. Dlaczego? Po pierwsze, jest teraz tendencja do tworzenia myszy profilowanych, a tutaj mamy mysz symetryczną. Poza tym konstrukcja widać, że wprost bazuje na Lixie, tylko mamy inne udziurkowanie i dorzuconą stację dokującą. Mamy tutaj świetne przełączniki, mamy świetny sensor, ślizgacze top, bo mamy tutaj teflony, jeszcze drugie w zapasie, nie mam nic do zarzucenia. Oprogramowanie ok, możemy sporo opcji dostosować, nie widzę w nim jakichkolwiek problemów z działaniem.